że się będzie zbliżało. Dobra, mamy godzinę 10:30. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na webinarze z Biblioteką Biznesu oraz podcastem Złapanie w sieć. Z takich technicznych rzeczy zrobimy sobie takie dwie części, gdzie generalnie pierwsza część, myślę, że około 40 minut do godziny, potrwa, porozmawiamy sobie z Piotrem odnośnie właśnie e-biznesu, czyli jak zrobić swój globalny i skuteczny e-biznes. Następnie zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi. I teraz tak, dzisiejszym prowadzącym będę ja, czyli Łukasz Marczewski. Ja jestem przedsiębiorcą, który no już chyba 10 rok czy 11 gdzieś tam działam sobie w biznesie. Działam głównie w internecie, pozyskuję dane, robię marketing, prowadzę taką firmę, czy tam pomagam w prowadzeniu tej firmy, gdzie sprzedajemy bardzo, bardzo dużo produktów, więc jakieś też doświadczenie w tym e-biznesie mam. A naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Motyl, przede wszystkim przedsiębiorca i twórca biznesu ponad granicami, takiego super projektu, gdzie Piotr uczy przedsiębiorców, no jak zrobić właśnie ten automatyczny biznes i taki biznes, który w zasadzie może działać z dowolnego miejsca na świecie. Piotr jest konsultantem biznesowym, no i przede wszystkim entuzjastą zdalnego modelu e-biznesu, automatyzacji i geolokalizacji. Jeśli dobrze spisałem, Piotr, 112 tysięcy produktów sprzedanych w internecie, no i przede wszystkim współautor Biblii e-biznesu, dobrze? Wiesz, co źle spisałeś, bo to powiem ci, że było tylko do 2018 roku, to było ze 100 kilkanaście tysięcy opinii na samych tam trzech kontach Allegro, a przedmiotów to było pewnie parę milionów, ale to było do 2008 roku, bo wiesz, jak się działa w branży hurtowej, no to tych przedmiotów to czasem jest czy kilkadziesiąt tysięcy, set tysięcy, tego sporo było. Ale tak swoją drogą to witaj Łukasz, witajcie moi drodzy, ja dzisiaj postaram się nie przynudzać, ale no postaram się też podzielić tutaj z wami kilkoma jakimiś ciekawymi strategiami, może kogoś to zainspiruje do tego, żeby udoskonalić swój biznes. Ja jeszcze tylko dodam o Piotrze taką może ciekawostkę, czy generalnie, no nie wiem jak to nazwać, generalnie... Może nie anegdotę, generalnie Piotr jest osobą, która bardzo mi pomogła, jak mi się sypnęło w pewnym momencie życia i do tej pory pamiętam, Piotr, twoje słowa, jak zadzwoniłem, gdzie powiedziałeś, nic lepszego nie mogło ci się przydarzyć. Nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę, ale ja pamiętam bardzo dobrze i generalnie wtedy, jak mi się sypnęło, to był chyba najlepszy taki moment, gdzie generalnie udało mi się to wszystko fajnie jakoś tam poustawiać i ruszyć jak gdyby od nowa do przodu. Także w swoim imieniu, w imieniu słuchaczy witam cię bardzo serdecznie, Piotrze. No, witaj Łukasz. Cieszę się, że to, wiesz, że o tym też mówisz, bo powiem ci ciekawostkę taką. Jakiś czas temu, to chyba 2 lata temu, jak mnie tam odwiedzałeś tutaj w Tajlandii, w Bangkoku, to przywiozłeś mi książkę, nie pamiętam, książkę, czy tam był taki wpis do działalności gospodarczej, ten druczek za 100 zł. Wiesz, mi go mam go tam w tym... oprawiony w ramkę, bo to jest moja największa porażka, jak również i największy sukces. To taka ciekawa, znaczy największy sukces, jak również i porażka, to też z kilku powodów, bo no umówmy się, uruchomienie firmy w Polsce, to no może to być jednak, no to jest nowa jakaś droga biznesowa, ale też to no spowodowało, że też otarłem się o takie dwa spadki płynności finansowej. Może nie bankructwa, bo to technicznie nie były bankructwa, ale spadki płynności finansowej, które też zmusiły mnie, czy zmotywowały mnie do zmiany tutaj pomysłu, czy strategii działania na kolejne czy kilkanaście lat. No, dużo się działo. Myślę, że porozmawiamy jeszcze o tym. Odnośnie dzisiejszego tematu, czyli jak stworzyć skuteczny i globalny e-biznes. Może zacznijmy od tego, czym według ciebie jest taki e-biznes i generalnie no jakie warunki trzeba by było spełnić, aby można było się określać mianem, nie wiem, e-biznesmena? Jak to wygląda, Piotr? Wiesz co, no ciężko, myślę, że tak, po pierwsze nie jestem tutaj nie wiadomo tam jakim ekspertem w temacie, co prawda akurat mam tam ładne kilkanaście lat doświadczenia, bo od 2006 roku no, uruchomiłem dwie firmy w Polsce plus trzy za granicą, poza Polską. Natomiast kwestia jest taka, że jeśli chodzi o e-biznes, to jest dosyć szerokie pojęcie i tutaj za granicą no, bardziej się mówi jako e-commerce, tak? No i w e-commerce powiem tak, dobrze by było jeszcze, nim odpowiem na to, podzielić ten e-commerce na kilka takich sektorów, bo tak, pierwsze co, to mamy taki sektor B2B, czyli
firma do firmy, tak? Czyli firma sprzedaje innym firmom, tak? To jest pierwszy sektor. Kolejny sektor to jest taki, mamy B2C, czyli firma sprzedaje do klientów, tak? No powiedzmy, firma do firmy, no to wiadomo, że jakiś jeden dostawca sprzedaje drugiemu dostawcy przez internet. B2C, czyli firma sprzedaje do klienta, no to tutaj chociażby firma Apple sprzedaje, nie wiem, no klientom detalicznym jakiś tam osprzęt czy cokolwiek, czy nawet ty prowadzisz jakąś firmę, tak, i sprzedajesz chociażby na Allegro, tak? Potem mamy jeszcze taką opcję, że mamy C2C, czyli klient do klienta, czyli chociażby mamy tutaj kwestię taką, jaką jest, no możemy, może indywidualna osoba, która nie ma firmy, może na przykład na marketplace założyć sobie konto na Allegro, może sprzedać jakieś używane rzeczy i to może kupić inna osoba, tak? Co więcej, mamy też opcję taką, że sprzedaje na przykład C2B, czyli osoba indywidualna do firmy i to mogą być różnego rodzaju, powiedzmy tak, czy freelancerzy, może graficy, którzy robią swoje powiedzmy designy czy jakieś inne produkty indywidualnie, nie zawsze mogą mieć firmę, ale też mogą sprzedać prawa autorskie do firmy. Można to zrobić. Kolejnym takim sektorem, o którym ludzie zapominają, to jest jeszcze to, że na przykład no, firmy mogą sprzedawać do instytucji publicznych, tak? Czyli biznes tu, no nie pamiętam jak się to nazywa, w sensie to public, w sensie do instytucji publicznych, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że też no, w tym momencie kiedyś oczywiście trzeba gdzieś pojechać, tak? Tam zrobić jakiś, załatwić deal, a teraz normalnie instytucja publiczna, szkoła może zamówić w firmie, zgadza się? I to też jest... Tak. Kolejny sektor, inaczej się trochę marketing robi i teraz kwestia jest taka, że oczywiście wszystko zależy w jakim sektorze działamy, tutaj trzeba też dopasować strategię działania, plan działania, biznes plan, cały plan jakiś marketingowy, to jest trochę złożona taka kwestia, no i żeby być, powiedzmy, że tak powiem, successful entrepreneur, no to wiesz, to wszystko też zależy w jakiej branży działamy, bo no umówmy się, czasy tak naprawdę e-commerce, w mojej ocenie, to dopiero się rozpoczęły. Ubiegły rok to pokazał, że praktycznie cała branża e-commerce, to w zależności od kraju, ale urosła od 20 paru do 30 paru procent, chyba nawet w Polsce, chyba około 33%, widziałem gdzieś statystyki, także to jest początek. Ja myślę, że tak podsumowując, chciałbym tutaj wspomnieć o taką kwestię, że czasy, w mojej ocenie, czasy cegły, zaprawy, betonu, lokalizacji, one może nie skończyły się, ale powoli będzie to odchodzić tak na dalszy plan. W obecnej chwili to, co nawet ja widzę, miałem okazję być 2 tygodnie temu na takim spotkaniu międzynarodowym, gdzie byli Amerykanie, Hiszpanie, Francuzi, Anglicy, oczywiście kilku Polaków, którzy mieszka tutaj lokalnie, no to nagle się okazuje, że jakby to powiedzieć, że rynek się tak globalizuje, coraz łatwiej jest dotrzeć na rynek międzynarodowy i tylko chciałbym tutaj jeszcze tak na koniec dodać, że cieszy mnie to, że też organizujecie tego typu spotkania, bo to też jest szansa dla wielu ludzi, którzy prowadzi e-commerce i biznes w Polsce, do tego zaczęli się interesować rozwiązaniami, które istnieją na rynku międzynarodowym już od lat, tak, chociażby jeśli chodzi tutaj o fulfillment, no to chociażby Amazon to stosuje, tak, kiedy możemy, no, wysyłać swój towar do magazynu Amazona, tak, i Amazon to może rozsyłać do klienta albo po swoich centrach dystrybucyjnych po całym świecie. Kolejna kwestia to jest to, że nie musimy mieć serwerów tylko, znaczy serwerów, czy korzystać z narzędzi tylko polskich firm, możemy korzystać z narzędzi, które no, są na rynku globalnym, tak? Ja też o tym mówię, to jeszcze może później tutaj wspomnę, bo na ten temat mógłbym dużo mówić, natomiast chodzi mi tutaj o kilka takich kwestii. Jesteśmy we wspaniałych czasach, kolejna dekada, to uważam, że to jest dekada e-commerce i teraz to, jak sobie ludzie w tym momencie tutaj zaplanują strategię na kolejne kilkanaście lat, na pewno będzie kluczowe dla wielu i będzie decydowało o sukcesie, generalnie o sukcesie no, firmy, branży. Myślę, że dużo przed nami, dużo dobrego przed nami. Rozumiem. Piotr, napisałeś w książce, że generalnie obecnie przedsiębiorcy, którzy planują swój e-biznes, e-commerce, często budują go w taki sposób standardowy i w sposób, można powiedzieć, w twojej ocenie archaiczny. Co przez to rozumiesz? Czyli na przykład zakładając, że jeśli ja sprzedaję na Allegro,
to robię to w zły sposób? Jak ty to widzisz? To nie tak. Wiesz co, dobrze, że o tym wspominasz, bo jak dziwnym trafem akurat chyba z tydzień temu też napisałem taki wpis u siebie gdzieś tam na stronie Biznes Ponad Granicami. Kto nie wie, to też zapraszam w wolnej chwili, jak kogoś może to interesować. Ale chodzi o taką kwestię, że przez ostatnie kilkanaście lat, znaczy w zasadzie cały XIX, XX wiek, jeszcze parę wieków wcześniej, to jednak wiele osób podchodziło w taki sposób, że okej, no dobra, mieszkam w danym kraju, no to tak, firmę mam tutaj, biuro mam tutaj, pracowników mam też z danego kraju, z danego województwa, z danej wsi nawet, tak? Bierzemy wszystko, co się dało, tak, żeby można było to, że tak powiem, łatwo ogarnąć, tak? I tak to działało do tego czasu. Od ubiegłego roku świat zmusił tutaj wielu przedsiębiorców do tego, żeby zacząć działać trochę inaczej, bo w tym momencie wiele biznesów zostało po prostu zamkniętych na kłódkę. Już nie można było nawet czasami kupić papieru do drukarki czy cokolwiek innego od sąsiada, który miał dwie ulice dalej drukarnię, nie wiem, cokolwiek tam, czy jakiś skład papierniczy, cokolwiek, czy nawet tuż do drukarki, trzeba było to zamówić przez internet. Ciekawe było to, znaczy ciekawe jest też to, że potem się okazuje, że no przez to, że jakby to powiedzieć, no ten tradycyjny biznes ma dużo wyższe koszty prowadzenia, logistyki i wszystkiego. Firma, która działa tylko w internecie, ma dużo niższe koszty logistyczne z kilku powodów. Po pierwsze, bo może kupić pakietowo jakąś usługę, w sensie wysyłki, czy może w tym momencie znaleźć takiego usługodawcę, który powiedzmy będzie rozliczał oprogramowanie w formie powiedzmy software as a service, czyli tam SaaS, tak, czyli miesięczne jakieś abonamenty, płatności, cokolwiek innego, czy ewentualnie chociażby za zużycie. Ciekawostka jest taka, no wcześniej na przykład przez ostatnie kilka lat to wielu ludzi myślało, że może, że no dobra, można mieć hosting w nazwie, superhoście, Zenboxie i tam płaci się stały, roczny gdzieś jakiś abonament i tam nieważne ile zużyjesz, to oczywiście jak przekroczysz, to cię charge'ują, ale jak nie zużywasz, to i tak cię charge'ują tyle samo. Ciekawe jest to mówię ostatnie doświadczenia właśnie pokazują to, że jest coraz więcej firm, które są w stanie tylko znaczy pobierają opłaty, może przejdę na nomenklaturę, bo czasami się zapominam, przechodzą tylko na rozliczanie za to, za co wykorzystasz, tak? Chociażby tutaj mówię, nie wiem, transfer danych, czy tam możesz kupić cały dostęp do całej biblioteki danych, ale na przykład możesz, nie wiem, jesteś rozliczany za ilość pobrań i w ogóle. Generalnie bardzo mi się to podoba, wielu ludzi o tym jeszcze nie wie, w Polsce to jeszcze inaczej wygląda. To jest pierwsza kwestia, jeśli chodzi o tak o biura, oprogramowanie. Kolejna kwestia to jest to, że wielu do tej pory, znaczy powiem tak, ja przez kilka lat jak prowadziłem działalność gospodarczą i spółkę, znaczy działalność gospodarczą chyba z 8 lat do 2015 i potem w międzyczasie jeszcze spółkę z o.o. też blisko chyba 2 lata, to powiem tak, dla nas, dla wielu Polaków jest normalne, że się zakłada, szło się jakieś do okienka, zakładało się tą firmę, teraz to się co prawda zmieniło, ale potem miało się księgowego, jakiś tam dział, potem przychodził klient, zostawiał ten cash, potem księgowy to wypełniał, potem przychodziła kontrola, żeby to skontrolować, czy to jest dobrze wypełnione, potem kontrola, kontroli, potem kara, potem policja, CBS ci wjeżdża, potem wstajesz o 5 rano, godzinę przed tym, niż policja wróci, że zagalopowałem się. Chodzi o taką kwestię, że to mogło się wydawać kiedyś, znaczy do tej pory dla wielu ludzi się wydaje to normalne. Ja mogę powiedzieć o moich doświadczeniach, już tak podsumowując na koniec, że od momentu, kiedy wyjechałem w 2012 roku, tak przez przypadek na kurs językowy, bo mówię, chciałem, wiesz, się nauczyć angielskiego i potem się zostało tu w Azji i tak jeszcze tu uruchomiłem w międzyczasie dwie firmy w dwóch krajach azjatyckich, ale chodzi o taką kwestię. Wszystkie te absurdy kończą się poza granicami PRL-u. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że firma, ja na przykład, ja w tym momencie działam jako firma z Hongkongu, nie muszę płacić VAT-u, ZUS-u, KRUS-ów, CIT-ów, wszystkie dochody, które mam generuję poza granicami danego kraju, jeśli tam nie mieszkam, nie jestem pracownikiem, tylko powiedzmy dyrektorem z funkcji, mam całkowicie zwolnienie z opodatkowania, to jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia, koszty, tak, nie ma jakiejś kontroli, raz w roku muszę podpisać taki audyt, taki dokument, że nie sprzedaję broni tam jakichś innych pierdół, mogę sobie działać na wszystkie kraje, nie mam żadnych jakichś PKD, że nikt tam nie kontroluje po prostu tych firm, póki nie przekraczam przychodu rocznie 2 milionów dolarów, to w ogóle
normalnie, wiesz, kiedyś się pamiętam, rozmawiam tam z moim biurem księgowym, bo mi tam audyt robili, no i tam mówię, tam były jakieś tam, niedużo, bo tam może było 250 tysięcy dolarów tylko obrotu na firmie, tak w formie testu, i się ta księgowa pyta, czy ja mam za co żyć, nie? Bo wiesz, bo to ta firma, nie, no w ich przypadku, w ich realiach to jest w ogóle, wiesz, nie ma sensu tego istnieć, tak? I co więcej, są po prostu inne standardy i coś, co dla nas, Polaków, wydaje się normą, te, wiesz, te wszystkie obciążenia, teraz nowe łady, jakieś tam po prostu mieszanie w tym wszystkim, za granicą to po prostu nie istnieje. Ja w tym momencie wiedząc to, co wiem teraz, tak podsumowując, gdybym wiedział to, co bym wiedział, wiem teraz, to bym się wyprowadził po maturze. Oczywiście to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, oczywiście nie wszyscy tak mogą, ale są takie możliwości i ja widzę to tak. Wiele świata tak funkcjonuje i w tym momencie to, że tam Polska się zmienia, tam jakieś przepisy, kombinuje coś z tym, to tak naprawdę to jest tylko utrudnianie. A prawo mówi tak, znaczy ogólnie zasada, jeśli chodzi o pieniądze, aktywa, mówi tak, że pieniądze, kapitał ludzki, pomysły popłyną zawsze tam, gdzie są najlepiej traktowane. Tak bym podsumował. Czyli generalnie, jeśli sprzedaję sobie na Allegro, no to wychodzi na to, że to nie jest jakiś taki zły pomysł sprzedając w Polsce, czy jednak szukać jakichś rozwiązań? Nie, chodzi o, znaczy powiem tak, ja mam... Przykład taki odnośnie. Powiem w ten sposób. Ja uważam, że w ogóle ktoś, kto zacznie sprzedaż na Allegro, czy gdziekolwiek w ogóle jakąkolwiek zacznie sprzedaż internetową, to wykonał już bardzo dużo pracy i to jest bardzo dobry ruch. Na początku trzeba zobaczyć w ogóle, jak to działa, czy w ogóle chcemy być przedsiębiorcą, a potem przez kolejne lata pracuje się na tym, żeby tam zwiększyć swoje jakieś tam wskaźniki, nie wiem, tam rentowności i innych rzeczy i plus jeszcze sobie polepszyć jakość życia. Ale generalnie, jakby to powiedzieć, no w ogóle ja zawsze kibicuję tutaj wszelkim polskim przedsiębiorcom, bo ja trochę patrzę na to z innej perspektywy, mam takie doświadczenia, ale mam ogromny szacunek, to jest jak najbardziej dobry pomysł zacząć od czegokolwiek, od jakiejkolwiek sprzedaży. Najprościej wiadomo jest to, żeby wyjść na marketplace, jakim jest Allegro. Oczywiście, co ciekawego, gorąco bym zachęcał wszystkich, ktoś, kto... no nie wiem, nawet robi, sprzedaje jakieś serwetki haftowane, może wyjść na Etsy, przecież tak naprawdę, może wyjść, nie wiem, tam może skorzystać z Shopify'a czy z Amazona, można przynajmniej popróbować. Oczywiście początkowo ten biznes może być niedochodowy, nawet może być stratny, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, jak te narzędzia działają, bo z czasem okaże się, że zdarzają się takie sytuacje, że czasami mówię klientowi, żeby wystawił ten produkt powiedzmy z 200 czy 300% narzutu, po to, żeby zobaczyć, czy się sprzeda. I czasami się sprzeda, bo po prostu nie ma tego na rynku, a komuś się spodoba i ktoś to kupi na rynku międzynarodowym. Co ciekawego, pamiętajcie, że 50 zł, tak, u nas, jeśli ktoś kupuje coś za 50 zł, a kupuje się, powiedzmy, coś za, ktoś, powiedzmy, jest z innego rynku i dla niego 50 dolarów to jest mniej więcej jak 50 zł, tak? A dla nas, umówmy się, no my sprzedają coś za 50 zł, a za 50 dolarów to jest 3,8 że tak powiem, raza. Inne to są, inne, że tak powiem, są to wyniki, tak? Natomiast to wszystko oczywiście trzeba dopasować. Dobrze jest zacząć od czegokolwiek, ważne, żeby zacząć. Akurat mówię też, fajnie, że się pokazała książka Biblia Biznesu, bo tam jest sporo takich narzędzi, jak zacząć od początku, jak dobrać, jak przynajmniej przetestować na początku modele biznesu, dobrać produkty i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Piotr, mówisz na przykład o wskaźnikach rentowności, mówisz o fulfillmencie, o testowaniu na przykład ceny. Powiedz mi, czy generalnie biorąc to pod uwagę, każdy może prowadzić globalny e-biznes? Czy to tak naprawdę jest dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania? Powiem to w ten sposób. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie ktoś ma cele, strategie, bo są ludzie, którzy dobrze się czują na rynku międzynarodowym, na rynku lokalnym, ktoś, kto, nie wiem, chce sobie tam sprzedawać jakieś tam rzeczy, no, dostępne na rynku lokalnym, to jest okej. Ale są osoby, które, no, czasami marzy im się, żeby wyjść na rynek międzynarodowy. Podam przykład. Załóżmy, ktoś jest w Polsce, powiedzmy, designerem, robi jakiś web design, robi strony, zna podstawowy angielski, prawda? I teraz ciekawostka jest taka, oczywiście to nie we wszystkich krajach, oczywiście to różnie to z tym wygląda, ale
są ludzie, i tu przykład mam takiego Roberta, tego nie miałeś okazji poznać. Człowiek no, przygotowywał, powiedzmy, grafiki, web design, całe, no, całe tutaj oprawę strony internetowej, powiedzmy, na światowym takim poziomie, że jest w stanie odtworzyć, powiedzmy, no prawie stronę Apple'a, nie? Na takim poziomie, tak? Tylko, że nie będzie tam Apple'a, tylko będzie marchewka, powiedzmy, tak? I chodzi o to, że na rynku w Polsce, no to okej, no wielu specjalistów, powiedzmy, okej, no to są jakieś stawki rynkowe i ciężko czasami przekroczyć, podwyższyć, że tak powiem, rentowność, bo ceny są ustalone i ciężko sprzedać to. Ciekawe jest to, że właśnie Robert, mogę ci powiedzieć, on tylko pracował w Polsce, gdzieś tam pochodzi spod Torunia, to opowiadał właśnie, akurat to, tak sąsiad to też o tym wspominał, że pracował praktycznie tylko zawsze dla klientów z zagranicy i to miał klientów z Doliny Krzemowej, że dla nich zapłacenie za, powiedzmy, godzinę, nie wiem, za dniówkę $500 to jest żaden wyczyn, tak, za zaprojektowanie czegoś. I to jest, chodzi o to, że wielu polskich, jakby to powiedzieć, czy przedsiębiorców, niech to będą graficy, programiści, designerzy czy specjaliści od branży, powiedzmy, zabezpieczeń, może wejść na rynek międzynarodowy. Jeśli ktoś chce sprzedawać na rynku międzynarodowym produkty, to tu może być z tym różnie, bo Chiny, co by nie powiedzieć, no są takim, no, no mają monopol, jeśli chodzi na produkcję, tak, bo no chyba, że my coś produkujemy w Polsce, nie wiem, miód albo inne rzeczy, które możemy tylko w Polsce produkować, bo inaczej z Chinami będzie ciężko, chyba, że oczywiście, okej, okay, chcesz działać w Polsce, chcesz kupować sobie to, powiedzmy, z Chin i potem z Europy, wysyłać to do Europy i potem rozsyłać na Europę. To jest okej, okay. To jest przykład też takiego Darka, kiedyś u mnie na kanale moim YouTube zaprosiłem jakiś Darka, który opowiadał też o tym, jak wyglądała u niego sprzedaż rybek akwariowych, które kupował w Azji, Tajlandii, Indonezji, nadal kupuje, jego sklep nadal istnieje, tam Flower Fish, jakby ktoś chciał zobaczyć, bardzo polecam. Wcześniej sprzedawał tylko na rynku lokalnym w Warszawie, gdzieś tam w małej dzielnicy, a teraz importuje towar z Azji i eksportuje go do 22 krajów w Europie. I to jest jak najbardziej możliwe. To sklep postawiony, wyobraź sobie, na WooCommerce. Nawet sam stawiałem ten sklep. Szablon kosztował dosłownie tam kilkadziesiąt dolarów. Oczywiście jest dostosowane, parę tam jakichś innych rzeczy, ale jak najbardziej jest to możliwe i do gorąco bym do tego zachęcał, żeby przynajmniej próbować. Początki mogą być ciężkie, nawet pół roku, rok. Może nie jest to dla wszystkich. Oczywiście trzeba będzie częściej spotykać z doradcą podatkowym, prawnikiem, bo te przepisy w Polsce, cała reszta to jest bardziej skomplikowane, ale jak najbardziej jest to możliwe i generalnie gorąco bym do tego zachęcał, żeby przynajmniej spróbować. Czyli generalnie tak podsumowując to pytanie, to jak dobrze zrozumiałem, no to podstawa jest na pewno język angielski, który no raczej w Polsce nie powinien być problemem, a tak naprawdę koszty można zrobić w zasadzie minimalne z tego, co mówisz, stawiając na jakimś WooCommerce czy innym narzędziu. Słuchaj, tak, to jest ciekawostka. Podam ci taki przykład z firmy, która całkowicie jest w Polsce zlokalizowana. Też kiedyś właśnie miałem z Karolem wywiad. To jest sklep Display, się nazywa, nie wiem, czy kojarzysz, który produkuje po prostu, znaczy, który sprzedaje na 50 kilka rynków światowych. Powiedzmy, to są plakaty drukowane na kawałku blachy. Cała produkcja jest w Polsce i z Polski jest wszystko wysyłane na świat. Ciekawe jest to, że sklep nie ma języka polskiego. Karol powiedział jedną taką rzecz, też zapraszam mnie na tym, na kanale, na YouTube jest też wideo do tego materiału, ale tam Karol powiedział, że nie ma sensu mieć języka polskiego. Dlaczego? Bo Polacy to dla nich za drogo. Po drugie, jak ktoś zna angielski, to i tak sobie tam kupi, a chodzi o tutaj o jedną taką rzecz, że rynek angielskojęzyczny to jest, powiedzmy, 700-900 milionów ludzi, to jest pierwsza kwestia, i teraz my dodatkowo, powiedzmy, usprawniając wersję angielską o 1%, powiedzmy, dobra, 1% dużo, ale 0,5%, no załóżmy, będzie dla łatwego rachunku. Podchwytliwe pytanie dla ciebie tutaj, Łukasz. 1% usprawnisz konwersję na ofertach na, powiedzmy, nie wiem, masz ruch, dobra, masz milion, no to jest ile z tego dodatkowo tysięcy zamówień? No 10 tysięcy, jeśli dobrze liczę. Rozumiesz? I teraz popatrz taką rzecz. Ty masz ograniczoną liczbę
pracowników, czasu, godzin, żeby to wdrożyć, jakbyś miał wszystkie języki przerobić, to to jest rok czasu czasami, wiesz, testy, problemy, bazy, takie rzeczy. A tak naprawdę chodzi o to, sklep jest, po prostu, wiesz, firma jest, oczywiście, dobra, jest magazyn zrobiony w Polsce, a firma jest zrobiona tak, bo teraz Karol, wiem, że tam miał fuzję z jakąś firmą amerykańską, bo dzięki temu mógł wyższe ceny mieć, tak? Ale to już jest inna kwestia, to też za chwilę może mogę to dokończyć, jak wygląda, jak kupują osoby z zagranicy, znaczy firm, jak się sprzedaje na rynku międzynarodowym, jak jest różnica między polską a zagraniczną firmą, to może później gdzieś jeszcze tutaj to dołączę. Ale to jest taka ciekawostka, tylko chciałem właśnie o tym powiedzieć, że wiesz, coraz więcej jest takich firm, takich przypadków, gdzie nawet polskie firmy, mając fizycznie, dosłownie zakład produkcyjny, który drukuje blachę i wysyła to do 50 paru krajów na świecie. I to są zamówienia na obroty roczne, tam milion, dziesiątki milionów złotych. Nie mogę tam mówić wielu rzeczy, chociaż tam ktoś chce, to sobie w KRS-ie sprawdzi, ale naprawdę to naprawdę można coś takiego zrobić. No to już są bardzo duże firmy, z tego co mówisz. Oczywiście, oczywiście. I to jest no, taka kwestia, jeszcze mógłbym na ten temat wiele gdzieś mówić. Właśnie tu Marcin, jeszcze tylko reklama. Marcin tutaj poleca M-Service, tak, też bardzo dobry hosting, tak, to też warto wspomnieć. Okej, Piotr. Z tego, co zrozumiałem, powiedziałeś na przykład, że prowadząc taki e-biznes, no na przykład chociażby potrzebna jest jakaś umiejętność analityki, przetestowania różnych rzeczy, sprawdzenia. Jakie jeszcze konkretne umiejętności przydałyby się prowadząc taki e-biznes i gdzie ewentualnie można się tego nauczyć albo gdzie ty się tego uczyłeś? Jak to wygląda? Znaczy, Łukasz, mogę powiedzieć wprost, że kwestie analityczne, oprogramowanie, Facebook i takie rzeczy to jest jedna z moich słabych stron i dlatego ja jakby to powiedzieć, jak mogę, to nawet ciebie też kiedyś prosiłem o pomoc w tym temacie i to jest ważne, bo to trzeba się zastanowić, czy ktoś to lubi, bo jakby to powiedzieć, to jest to sporo pracy, sporo tych narzędzi jest, przeanalizowanie tego czasami nie ma sensu i lepiej zrobić coś takiego, chociażby otworzyć nawet książkę Biblia Biznesu, nie pamiętam, który tam rozdział, ale jest cała seria narzędzi analitycznych, które można sobie sprawdzić, czy nawet chociażby no, wystarczy na początku na stronie uruchomić Google Analytics, tak? Od tego bym zaczął i potem zebrać jakieś dane, potem można to jakoś analizować. Teraz pytanie takie, czy warto się tego uczyć, czy nie warto się tego uczyć? Oczywiście trzeba znać swoje wskaźniki, te KPI-e wszelkie, wiedzieć jaka jest zależność pomiędzy ruchem, konwersją, przynajmniej te takie ogólne rzeczy. Natomiast dobrze jest w tym temacie przynajmniej co jakiś czas, nie wiem, raz na przynajmniej na kwartał albo przynajmniej raz na pół roku robić, poprosić kogoś o audyt tego wszystkiego. Ja mogę ci powiedzieć taką rzecz, ostatnio, wiesz co, olałem to wszystko, bo tak wiesz, przez dłuższy czas to tak wszystko to i tak działa i tak działało, ale mówię, akurat miałem zmianę serwisu teraz, to się wziąłem tak, że od razu za poprawienie 10 landing page'y, poprawienie tam jeszcze masę jakichś innych rzeczy i nagle wychodzi taka kwestia, że no wiadomo, poprawa, nie wiem, czy zlecenie kogoś, żeby to zaudytować, powiększyć nawet klawisz, tak, no to ci potrafi zwiększyć ileś tam procent konwersji. I tego oczywiście się można nauczyć, ale szkoda czasu. Lepszym rozwiązaniem jest też poprosić kogoś, kto już ma taką wiedzę, żeby zrobić sobie taki audyt. Przynajmniej jeśli ktoś nie ma nawet pieniędzy, nie wie, jak to wszystko wygląda, żeby wiedzieć w ogóle o co zapytać, to polecam właśnie przejrzeć sobie właśnie te rozdziały odnośnie analityki w Google, w Biblii Biznesu, bo to jest też ważne, żeby sobie to przeanalizować. A resztę, jakby to powiedzieć, no tak czy tak, jedna taka najważniejsza rzecz, co mógłbym teraz z ostatnich moich kilkunastu lat powiedzieć, to budowanie listy adresowej to jest chyba najważniejsza umiejętność taka, która mi przez lata ratuje tyłek i to nadal działa i będzie działać. Co ciekawego, to działa na rynku międzynarodowym jeszcze lepiej jak w Polsce i warto o tym pamiętać i tutaj przynajmniej jeśli ktoś nie wie co to są te wszystkie wskaźniki, Google Analyticsy, cała reszta, to przynajmniej niech buduje listę mailingową, to jest raz, przynajmniej żeby wiedział co to są te pop-upy, landingi, żeby mieć te tam te od kilku do kilkudziesięciu, no kilku do kilkunastu chociażby procent jakiejś tam konwersji, a resztę jakoś tam się ułoży i przynajmniej będą jakieś dane z czasem do analizy, jak już będziemy gotowi na to, żeby poprosić kogoś, kto nam może pomóc zanalizować te dane.
Czyli generalnie z tego, co zrozumiałem, umiejętność taka wydelegowania albo umiejętność zdania sobie sprawy. Przyjęcia po pomoc może też. Dokładnie tak, czyli otwarcie się na taką pomoc i generalnie umiejętność jakiejś tam podstawowej obsługi Analyticsa, budowania tak. listy adresowej, myślę, że powinna wystarczyć. Dobrze rozumiem? Znaczy, słuchaj, oczywiście to jest dosyć szerokie pojęcie, myślę, że na początek to wystarczy, to jest pierwsza kwestia. Jeśli nawet nic nie wiemy, to ktoś nie ma na to czasu. Łukasz, no wystarczy tak, wystarczy, że ktoś podłączy Analyticsa do swoich wszystkich stron internetowych i nawet to zostawi, a potem jak już ktoś przyjdzie zobaczyć, co się dzieje, to przynajmniej ma jakieś dane i wiadomo, co, gdzie, jak i za co się wziąć. Tak bym to widział, popraw mnie, jak się mylę. No, myślę, że masz rację, Piotr. W kontekście, nie wiem, czy chociażby danych takich analitycznych. Inna sprawa, wchodzi też tutaj Facebook, możliwość oznaczania tych osób, które weszły czy na twoją stronę, czy na twój sklep internetowy i w ogóle takiej tak zwanej magicznej różdżki, czyli tych grup podobnych odbiorców, gdzie sobie klikamy, mówimy Facebookowi, hej, stwórz nam listę osób podobnych do tych, które kupują u nas. Więc no to są moim zdaniem bardzo, bardzo ważne rzeczy. Myślę, że tak, jeszcze tylko dodam taką ważną kwestię. W ciągu ostatnich tutaj paru dni Facebook, znaczy ostatnich paru miesięcy Facebook, przepraszam, Apple szczególnie to zapowiadał, że będzie bardzo ograniczał dostęp do danych analitycznych jego klientów, prawda, Apple'a. No i w tym momencie na wielu systemach mailingowych jest info, słuchaj, jak już nie masz danych z Apple'a, no to bądź gotowy, że trochę ci statystyki spadną, bo jednak w każdej aplikacji, jeśli używasz sprzętu Apple'a czy cokolwiek, ktoś musi zatwierdzić, że się zgadzasz, wielu ludzi się nie zgodzi, będzie trochę zamieszane i tu będzie niezły rozjazd, jeśli chodzi o statystyki i myślę, że niektórym mogą bardzo mocno tutaj mierniki spaść. Masz tutaj rację, bo nawet prowadząc ostatnio jakąś kampanię stricte do takiej grupy, która raczej tego typu urządzeń nie używa, było wszystko ok, natomiast próbując trafić do tych osób, które no myślę, że są głównym odbiorcą tego typu urządzeń, no było niestety tutaj kiepsko. No dokładnie. Piotr, chciałem cię zapytać o idealny produkt, żeby wejść na rynek globalny. Co to może być? Czym i jak można sprawdzić, czy dany produkt, ewentualnie nie wiem, bo ktoś może mieć usługę jako produkt, czy w ogóle to się nadaje na rynek globalny? To też, Łukasz, jest kilka takich kwestii. Co mi doświadczenie podpowiada? Generalnie doświadczenie mi podpowiada, że najlepszy taki produkt jest, na którym mamy, no, jest, może trafić do, powiedzmy, do jakiegoś wąskiego, a głębokiego rynku i na który mamy wysoką marżę, bo to jest, nie pamiętam jak to się nazywa, tam się nazywa siodło Portera, nie wiem czy pamiętasz, że masz po jednej stronie masz produkty bardzo drogie z bardzo wysoką marżą i masz produkty bardzo tanie z bardzo niską marżą, czyli mamy tam jakąś Biedronkę, gdzie tu chodzi o ilość, a mamy na tej wysokiej skali, gdzie mamy duża marża, typu tam drogie produkty, typu nie wiem Ferrari i cała reszta, gdzie ich nie musimy dużo sprzedać, a najgorzej to być w tym siodle Portera, bo to jest taka parabola, jak ktoś sobie to wpisze gdzieś w Google, to na pewno znajdzie info. Chodzi o to, że najlepiej być gdzieś średniakiem, czyli ani nie trafiasz do niszy jednej, ani do drugiej, jesteś po środku. Dlaczego? Bo to jest czerwony ocean, to sprzedają wszyscy i w tym momencie bardzo ciężko, znaczy jeśli ma się produkty tego typu, to będzie bardzo ciężko po prostu tutaj zeskalować cokolwiek, tak? Ani nie będzie marży, ani nie będzie zysku, to się wszystko będzie szlimaczyło. Teraz jest kolejna kwestia. Tutaj jeśli chodzi o produkty, powiedzmy, generalnie o produkty, jest jeszcze kolejna kwestia, mianowicie kwestie eksportu, importu. Przy produktach fizycznych wchodzą nam dodatkowe restrykcje, czyli wiadomo, VAT-y, eksport, import, wszelkie procedury, to jest spore zamieszanie i co ciekawe, produkty fizyczne no mają trochę niższą marżę niż wszelkie jakieś produkty cyfrowe czy usługi cyfrowe, to jest ważna kwestia. Ciekawostka taka, powiem, że na tą chwilę wyobraź sobie, Łukasz, że na przykład ja kupując coś, nie wiem, powiedzmy tam na jakiejś Lazadzie, Alibabie czy gdziekolwiek, no to praktycznie, no wiesz, no te raz, że koszty wysyłki są niższe, kwestie niższe są VAT-y, wszystko co wchodzi tutaj do Unii Europejskiej to od razu w tym momencie od 1 lipca to bodajże nawet już nie ma tych przesyłek takich, gdzie były zwolnione z tej opłaty takiej, nie pamiętam, to było do 22 euro, teraz już od wszystkiego się podatek płaci. Wiadomo, koszty rosną, więc spadnie gdzieś tam skala.
teraz i trzeba na to sobie przekalkulować, co chcemy robić, w którym kierunku chcemy iść. Teraz, gdzie ja widzę na przykład duże pole rozwoju, manewru, czy na przykład szansę na to, żeby dobrze zarobić. Coś, co mogę wam powiedzieć, powiem wam tak. Przez ostatnie parę ładnych naście lat, to tak średnio, przynajmniej rozmawiam z pięcioma, no dobra, z trzema, przynajmniej jakimiś Hindusami, Pakistańcami, Indianami czy innymi cudakami, po prostu zajmują się czymś tam związanym z IT, e-commerce, projektowaniem. To jest po prostu załamka czasami, ale czasami nie mogę, bo czasami korzystam z niektórych narzędzi i te firmy po prostu no, biorą na obsługę klienta po prostu dane osoby z danych nacji, tak? I teraz często zdarza się tak, że nawet wielu przedsiębiorców, nawet mogę wam powiedzieć, gdzieś ze Stanów Zjednoczonych szuka na przykład Ukraińców, Polaków, ogólnie no, Słowian, jeśli chodzi o powiedzmy specjalistów, czy może firm marketingowych, to może nie, ale na pewno programistów, na pewno web designerów, na pewno ludzi, którzy mogą się nawet zajmować montażem wideo czy czymkolwiek, bo jest tego naprawdę sporo. Jeśli ktoś działa w tych branżach, to na pewno może pozyskać zlecenia na rynek międzynarodowy. Co jest ważne, to są usługi, tak? Czyli tutaj nie mamy tyle eksportu, tu wchodzi tylko procedura odwróconego gdzieś tam VAT-u i jest dużo uproszczone to wszystko, więc rekomendowałbym, jeśli chodzi o taki idealny produkt, to też najpierw wybrać sobie, w zależności od tego, czy jesteśmy w branży powiedzmy produktów fizycznych, to zacząć od Europy, bo tutaj te wszystkie rzeczy są uproszczone, tak? Mamy VAT i tam jeszcze parę innych tych rzeczy, więc to może być trochę uproszczone. Jeśli coś próbujemy eksportować na rynek powiedzmy Ameryki czy Azji, no to już trzeba mieć do tego odpowiednią czy agencję celną i jeszcze parę tutaj, no jeszcze wsparcie księgowości, jakiegoś dobrego doradcę podatkowego. To jest kwestia taka, jeśli natomiast działamy w branży produktów cyfrowych, czyli działam jako twórca internetowy, montażysta, programista, IT, web designer, no masę takich rzeczy, które produkujemy fizycznie, możemy je wyprodukować nawet w małej miejscowości pod Lublinem czy gdzieś tam, to jak najbardziej można już w tym momencie nawet wyjść na rynek międzynarodowy i spokojnie można wyjść na wiele marketplace'ów takich, powiedzmy, no dobra, Fiverr, no GoWork to są serwis jakiś tam pracowy, ale co tam jeszcze, jakiś Dribbble, no jest tego, ja taką listę całą kiedyś chyba kilku, z 15 serwisów też u siebie na blogu kiedyś zamieściłem, bo to jest, można spokojnie nawet już wyjść z tym na rynek międzynarodowy i to są bardzo dobre jakości, bardzo dobre produkty, bo mamy teoretycznie 100% narzutu czy tam marży brutto, tak? Oczywiście od tego wchodzą jakieś tam podatki, ale mamy niższe koszty wytworzenia. Co ważne, jeszcze jest kolejna kwestia, to są bardzo dobre jakości, bardzo dobre produkty z tego powodu, że wiele firm zachodnich jest przyzwyczajonych do tego, że albo płacą minimum te 30%, 50% z góry, spokojnie, są tacy klienci, lepiej takich po prostu brać, co nas już zabezpieczy, bo mówmy się, te 50% ze 100 dolarów, no to jest, wiesz, to już jest, to często już mamy cały tam zysk zabezpieczony, a dodatkowa kwestia to jest po skończeniu projektu. Na ten temat mógłbym jeszcze wiele mówić, oczywiście, to podsumowując, wszystko zależy od tego, na jakim rynku działamy, czy to jest, znaczy na jaka to jest branża, czy są branża, czy powiedzmy kategoria produktów, czy są produkty fizyczne, czy produkty wirtualne, czy usługi, bo też tu jest kolejna jeszcze kwestia skali. Jeśli produkty fizyczne, no to musimy, żeby to wyskalować, to chodzi tu o produkcję, trzeba wiele rzeczy przemyśleć. Jeśli to są produkty cyfrowe, czyli zrobione designy, jakieś gotowe paczki, to możemy nagle jak wstawimy nasz produkt na Etsy czy gdziekolwiek, to nawet jak jednego dnia się sprzeda z milion sztuk, nie ma problemu, system to uciągnie. W przypadku usług nie da rady tego zrobić, bo usługi nie możesz skalować, bo usługi skalujesz godzinowo albo roboczo-godzino-pracownik, tak? I w tym momencie jak nagle ci wpadnie, powiedzmy, nie wiem, 100 zamówień na stronę internetową, nie udźwigniesz tego po prostu. No dokładnie. To trzeba przemyśleć te kwestie, dlatego też odnośnie produktu, wybacz, że tak tutaj rozwlokłem to trochę, ale po prostu jest parę rzeczy i trzeba dopasować tą strategię, bo można oczywiście mówić, że najlepiej to sprzedawać, nie wiem, tam całe mydło, czy plecaki, czy coś tam, ale to nie o to chodzi, to jest, chodzi o zupełnie tutaj kilka innych kwestii. A jak ty na przykład sprawdzasz, czy wejść z danym produktem na rynek, czy lepiej sobie go odpuścić? Podam przykład, może najlepiej z praktyki.
bo tak jest, to jest, pewnie wielu z was nie bardzo wie, co to jest, a to jest takie, to są tam rzęsy sztuczne. Znam tą markę. To jest akurat, słucham? Znam tą markę. To akurat moje szery, nie? Ale dlaczego o tym mówię? Bo chodzi o taką kwestię, jak najlepiej sprawdzić? Najlepiej sprawdzić, jakby to powiedzieć, największe prawdopodobieństwo sukcesu mamy wtedy, kiedy jesteśmy już na tym rynku, wiemy, co się sprzedaje, wiemy, możemy się wczuć w klienta, wiemy, jakiego rodzaju klient do tej pory kupował produkty, ile średnio wydaje, ile danych klientów też jest, czyli jaki jest rynek, tak? Bo to też trzeba oszacować. Poza tym, czy to jest produkt, który kupuje się jednorazowo, czy ponawia się zamówienia w skali miesiąca, roku i w ogóle, to jest kolejna kwestia. Potem mamy kwestię produkcji, tak? Załóżmy, że no to są akurat rzęsy, nie? To jest bardzo wąski rynek, akurat w związku z tym, że ostatnio przez tę pandemię to wiadomo, kobiety tylko maski, tylko oczy mi widać, to jest idealny produkt na to, żeby się wyróżnić z tłumu, tak? To jest pierwsza kwestia. I teraz tak, nie wiem ile to w Polsce kosztuje, ale szacuję około 30 paru złotych do 50 zł takie opakowanie, bo to są różne, to tylko załóżmy, tak? W Chinach, powiedzmy na Alibabie możemy znaleźć takiego dostawcę, który nam to wyprodukuje za powiedzmy $1.5, $2.5, w zależności od jakości. Wyprodukowanie 2000 po prostu tutaj, no tych podkładek tutaj z własnym logo, to jest rzędu, znaczy w ogóle wydrukowanie tego, bo to później jeszcze muszą złożyć i w ogóle to jest $200-300 i to potem możemy sobie tam rozłożyć i zamawiać to własny generalnie brand. No i w tym momencie skalkulować to możemy na taki sposób, tak, że jeśli zarabiamy na czymś, znaczy najlepiej to popatrzeć tak, że jeśli w Polsce coś kosztuje, nie wiem, 30 zł i my to możemy wyprodukować, znaleźć dostawcę, który nam to wyprodukuje za 25% tej ceny, to jest tyle, plus kolejne 25% to mamy koszty marketingu, tam inne rzeczy, bo to logistyka cała dojdzie, czyli mamy na tym powiedzmy 100% narzutu, a 50% marży, bo to jest różnica pomiędzy narzutem i marżą, to już nam się jako tako opłaci, tak, żeby działać przy produkcie, bo to są produkty tak zwane private label, tak, czyli własna marka. Tylko to, dlaczego trzeba znaleźć rynek, znaczy po prostu jakby to powiedzieć, trzeba znać rynek, żeby dopasować produkt, bo okej, no dobra, możesz zobaczyć gdzieś na wielu kanałach, gdzieś tam, nie wiem, internetowych czy na Instagramie, że ktoś okej, pokazuje, że tam sprzedaje, nie wiem, jakieś opakowania na kable czy coś tam i to jest okej, można to zrobić, tylko chodzi o to, że też trzeba się stanowić, jaką ma się strategię, czy to jest produkt jednorazowy, czy będzie go łatwo skopiować, jak sobie poradzisz, jak konkurencja obniży ceny, czy nawet jak nie będziesz mógł tego sprzedać w internecie, czy masz bazę klientów, którym to sprzedasz, wiele rzeczy trzeba zaplanować. Ja tutaj w ciągu paru minut, no mówię, staram się tylko streścić, tak przynajmniej podać, jak to mniej więcej może wyglądać, bo to jest dosyć szeroka kwestia, ale jak najbardziej jest to do zrobienia i produkt można spokojnie dopasować, ale trzeba znać, wybrać wąską niszę, a głęboką i tam, gdzie jest marża, jak się na private label, jak się nie ma na tym podliczeniu kosztów produkcji, przynajmniej te 40%, to nie ma sensu się za to brać, tak w skrócie. Czyli generalnie, jeśli chodzi na przykład o wybór niszy, to nie wybieramy sobie, jak gdyby nie patrzymy, ok, wejdziemy w sprzedaż rowerów albo, nie wiem, w sprzedaż opakowań, tylko raczej sprawdzamy po produkcie, co tak naprawdę możemy sprzedawać z jakimś dobrym narzutem, marżą. Dobrze rozumiem? To, wiesz co, to Łukasz, to też nie do końca tak. To, wiesz, to wszystko zależy, jakie ty masz doświadczenie, bo jeśli masz już ogromne doświadczenie, sprzedawałeś na wielu niszach, to okej, jesteś, możesz w stanie tak myśleć. Ja ci mogę powiedzieć, powiem tak, rocznie konsultuję między 80 a 120, czasami różnie jakichś małych, tam średnich firm. Większość firm, powiedzmy, w ciągu 5 lat upada. I to, co widzę, te które firmy, które przetrwały ostatnie kilkanaście lat, powiedzmy, czy nawet potem przetrwały, ale jeszcze się rozwinęły, bo to też ważne, bo można przetrwać, wiesz, mleczarnie też przetrwają, ale wiesz, no nie, wiadomo, nie? Ale jaka jest kwestia? Chodzi o taką kwestię, to co zauważyłem, że jeśli ktoś działa na raz, że coś lubi robić, nie wiem, lubiłeś, załóżmy, rozwiązywać łamigłówki, powiedzmy, nie? Łamigłówki dla przykładu.
I nagle możesz, słuchaj, łamigłówek na świecie, to w każdym kraju znajdziesz dziesiątki tysięcy. Możesz zrobić z tego sklep dropshippingowy na Amazonie chociażby, gdzie możesz zintegrować ze wszystkich krajów najlepsze łamigłówki w formie dropshippingu i możesz to sprzedawać na cały świat. No rynek jest taki, da radę to zrobić, tak? Ale chodzi o to, że są rzeczy, które jakby to powiedzieć, no jeśli nie masz wiedzy albo czegoś nie lubisz robić, mogę ci podać przykład taki. Bardzo dobra branża, przynajmniej kiedyś była, no to słuchaj, była sprzedaż na przykład części do koparek, tak? Mam klienta, który, no wiesz, jeździł swego czasu na Ukrainie, kupował tam jakieś łańcuchy, powiedzmy z Ukrainy, importował te łańcuchy do koparek, przywoził to do Polski w ogóle, tak? No ale to jest wąska, wiesz, nisza, branża, tego nie możesz, słuchaj, ja czy ty tego nie będziemy lubić robić po prostu, nawet jakby były tam pieniądze, bo to nie są twoje, to nie jest twoja, nie jest to coś, co będziesz lubił robić. Podsumowując, czyli najlepiej radzą sobie te biznesy, które wywodzą się z jakiejś tam pasji, ze zrozumienia rynku. To jest kolejna kwestia. Dodatkowo ważna jest, bardzo ważna kwestia, o której się często zapomina. Nie ma sensu, znaczy dobrze działają te biznesy, które mają, mają taki model, że klient jest w stanie ponawiać zamówienia. Tak? Co miesiąc, co tydzień, co 2, 3, 5 razy w roku, to wiadomo, trzeba policzyć, tak? Bo wtedy raz wydane pieniądze na klienta, chodzi o to, że on może powrócić, możemy zarobić na nim w późniejszym czasie, tak? Czy może przynieść pieniądze gdzieś do firmy. I o tym trzeba pamiętać. Też dobrze sobie tutaj wziąć pod uwagę tak zwane lifetime value. Jest więcej na ten temat, nie pamiętam w którym tam rozdziale Biblii biznesu, ale jest na ten temat sporo i to warto sobie przeanalizować, bo wtedy chodzi o taką rzecz. Nawet jeśli jesteśmy pod wodą teoretycznie na pierwszej transakcji, czy pierwszych 2, czy 3, to w statystyce, jeśli wiemy, że cykl, powiedzmy, rozwoju klienta jest jakiś określony czas, nie wiem, miesiąc, 2 czy 3, to my wiemy, że zarobimy. Podam przykład, bo to tak najlepiej. To jest tak, że jeśli ktoś gra na gitarze, to nie jest mu łatwo sprzedać gitarę przez internet, bo on nie kupi tego, jak nie zagra, wiesz, nie zna sklepu, ale może kupić kostki do gry, powiedzmy hurtem nawet 50, nie wiem, kostek czy ileś plastikowych, to będzie kosztowało 5 zł, a wiemy o tym, że klient, który kupuje 50 kostek gry na gitarze, na gitarze, to nie robi z tego sałatkę, tylko to jest ten klient, który gra na gitarze i jest szansa, że jeśli mamy odpowiednio ustawiony marketing, zrobiony dobry sklep, tam mamy jeszcze parę innych niuansów, to jest szansa, że my zarobimy, a możemy wykorzystać na przykład Allegro, Amazon czy inne tego typu serwisy, gdzie możemy tanio pozyskać klienta i nawet sprzedając teoretycznie produkty poniżej powiedzmy ceny czy rentowności, bo my wiemy, że mamy, wiemy jak wydajny jest nasz lejek sprzedażowy. Tak, mogę na ten temat dużo mówić, sorry, wiesz, ale mam nadzieję, że jakbym przynudzał, to napiszcie na czacie, czy nie przynudzam za mocno. Ja myślę, że temat jest bardzo ciekawy, ale mam tu jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym ciebie zapytać, no bo załóżmy, że wybraliśmy ten produkt, o którym rozmawialiśmy, mamy taką niszę, gdzie klient ponawia nam zamówienia. Powiedzmy, że jest to nasza pasja, rozumiemy bardzo dobrze ten rynek, w ogóle tą niszę. To co zrobić następne? Jak to wszystko zorganizować? Wynająć magazyn, wynająć biuro, zatrudnić pracowników? Jak w ogóle wygląda biznes taki ponad granicami, Piotr? Dobra, jak już wybraliśmy tam, znaczy tak, zacząłbym w ogóle od dlaczego, tak, czy to chcemy, to jest takie 7 powiedzmy takich etapów, tak, czyli trzeba zacząć najpierw od dlaczego, czy chcemy to robić, czy możemy to robić przez kolejne kilkanaście lat. Potem dobrze sobie wybrać strategię, czy chcemy działać na rynku w Polsce, czy za granicą, czy działamy w produktach fizycznych, bo umówmy się, no to jest tak, że w wielu tych branżach można działać w edukacji, ale można działać w edukacji, powiedzmy, nie wiem, to będą produkty edukacyjne, ale można też dostarczać zabawki do edukacji, to też działać w edukacji, można powiedzieć, tak, i trzeba to dopasować. To jest kolejna kwestia. Potem trzeba, jak już wiemy, jak to po prostu wygląda, to trzeba sobie zastanowić się i popytać tych ludzi, którzy już działają na tym rynku, żeby zobaczyć, jakie narzędzia są potrzebne, jak działa konkurencja, trzeba zobaczyć, jakie są produkty, jakie jakości są to produkty, potem zobaczyć, czego konkurencja używa, czy ona używa własnych magazynów, czy własnych sklepów, czy platform, gdzie ona sprzedaje, bo trzeba zrobić po prostu taki market research i dopiero wtedy, jak już zbierzemy, okej, wiemy, że
załóżmy, jeśli dla przykładu, jeśli chcemy działać na produktach gdzieś tam fizycznych, to też się musimy zastanowić, tak, w zależności od tego, jaki budżet finansowy mamy, jakie pieniądze mamy, tak, bo jeśli mamy pieniądze, mamy doświadczenie, możemy zaimportować jakiś produkt, no to okej, no jest szansa, że nas stać na magazyn i możemy to zaimportować do siebie na magazyn. Jeśli natomiast nie mamy pieniędzy, a chcemy działać na tej branży, ale mamy coś unikalnego, czyli mamy dostęp do jakiejś bazy klientów, to możemy na początku wytestować, odpalić chociażby dropshipping, tak, ale to tak jak mówię, trzeba zrobić sobie po prostu dobry plan działania. Najprostszy taki plan, to polecam zwykły model Canvas, tak, tak, jest też w książce Biblia Biznesu, ale w Google'ach jest to bezpłatne, tam model Canvas, że to taki 9 elementów, żeby sobie dopasować, zaplanować, tak, no i potem trzeba zacząć to realizować. No i w tym momencie załóżmy, że możemy prześledzić kilka przypadków. Załóżmy, że wielu ludzi w pierwsze co to, tak z tego co widzę, to każdemu marzy się, znaczy ten e-commerce, biznes to kojarzy się z jakimś sklepem, prawda? Zazwyczaj. Tak. Ale tak jak mówiłem, ten e-commerce to jest 5 czy 6, wiesz, B2B, B2C, C2B, tam C2C i tam B2P, czyli do jeszcze instytucji państwowych. Teraz załóżmy, że wybieramy ten prosty taki sklep. W zależności od tego, jakie mamy zasoby finansowe, to do tego trzeba dopasować narzędzia i w zależności od tego, jaką mamy wiedzę, bo jeśli nie mamy wiedzy, to lepiej wziąć gotowca typu SkyShop, AIShop, WooCommerce, Shopify, to też w zależności od tego, czy idziemy na rynek międzynarodowy, czy lokalny. Wiele z tych narzędzi oczywiście będzie działać i na rynku międzynarodowym, ale też polecam taką platformę jak Shopify, bo tak naprawdę ona może działać wszędzie, łatwo tam to wszystko zintegrować, nawet z zagranicznymi dostawcami i no i wszelkie jakieś tam płatności międzynarodowe dużo lepiej tam działają, to łatwiej zintegrowane. Ale do czego zmierzam? Idźmy dalej. I teraz w zależności od tego, czy jak mamy duże zasoby pieniędzy i mamy wiedzę, jesteśmy w stanie zamrozić te pieniądze w towarze na 2 miesiące, bo wiadomo, załóżmy, jeśli ktoś chce robić import, no to w obecnych czasach to nawet taki import to może zająć 3 miesiące, bo tam czasy przepływu, chyba że kontener ci stanie w kanale, ale jeśli nie mamy pieniędzy, chcemy zacząć działać albo mamy ograniczony budżet, to lepiej po prostu pójść na dropshipping. Trzeba od razu zaznaczyć, że na dropshippingu mało kto zarabia, na takim tradycyjnym, bo marże są niskie, jeśli to są marże kilku do kilkunastu procent, to ciężko to zeskalować, biznes bardzo wolno będzie się kręcił, chyba że to są takie branże, gdzie jest marża dużo większa, typu, nie wiem, akcesoria erotyczne, olejki, CBD, tam jakieś inne rzeczy zapachowe, świece, tam jest jeszcze taki branż, gdzie jest większa marża. I teraz, w zależności od tego, zaczynamy na samym początku, co bym radził, żadnych jakichś magazynów, biur, takich rzeczy. Nawet założyć zwykłą, prostą działalność gospodarczą, na ryczałcie odpalić, nie kombinować z żadnymi spółkami, i offshore, odpalić to, wziąć, skorzystać z jakiegoś AI-shopa, czy tam SkyShopa, czy Shopify'a, gdzie możemy za 30 parę złotych albo dolarów, w zależności, wybrać jakiś gotowy system, możemy go tam uruchomić. Oczywiście ja to upraszczam bardzo mocno. Wtedy takich hurtowni w Polsce na tą chwilę to przynajmniej jest kilkaset, które mogą w Polsce się działać na zasadzie dropshippingu. Oczywiście, tak jak mówię, to trzeba wszystko dostosować, to jest tylko przykład po to, żeby zobaczyć, czy to działa, żeby sprawdzić rynek i potem w zależności od tego, w którym kierunku chcemy iść, tak, czy już jak chcemy działać, ok, no to wtedy nasze moce produkcyjne rosną i na przykład mamy kilku dostawców, bo dropshipping sprawdza się, jeśli mamy jednego, dwóch dostawców, ale jak mamy pięciu, to chodzi o to, że czasami jak klient miałby 5 produktów w jednym zamówieniu, no to się już nie zepnie, bo logistyka będzie zbyt droga, więc już tu wchodzi fulfillment. Fulfillment, czyli to jest taki magazyn, gdzie od 5 dostawców wysyłamy towar, tam jest konfekcja i wszystko idzie jednym zamówieniem. I to jest kolejny gdzieś tam etap. I dopiero wtedy jeszcze, oczywiście jeszcze potem kolejna kwestia, trzeba dopasować kanały sprzedaży, bo jak już mamy system, który może działać, musimy się zastanowić, gdzie chcemy sprzedawać. Możemy to sprzedawać w sklepie swoim tak z ręki. Najłatwiejszy temat, żeby zacząć, to Allegro, jakaś tam integracja z Basinkerem, cokolwiek, bo to jeśli chodzi o jakieś zamówień. Jeśli chcemy działać na rynek międzynarodowy, to najprościej, no mówię, jest trochę, a właśnie tam w jednym rozdziale też opisałem, tam jest chyba 15 takich serwisów, gdzie można wejść na rynek międzynarodowy, od tam jakiś Rakuten, Exi, coś tam, to nie jest taka łatwa sprawa, ale można spokojnie to zrobić, czy nawet na Amazon już w Polsce, Amazon już praktycznie działa, okej, no trzeba to wiadomo jeszcze dostosować, ale można, to jest
to są właśnie takie marketplace'y popularne. Po drugie, kwestia jest taka, w zależności od tego, czy mamy swoją bazę klientów, jeśli mamy swoją bazę klientów, no to wiadomo, najlepiej kierować tutaj do siebie na sklep, bo wtedy koszty prowizji odetniemy. No i wtedy powolutku sobie to skalujemy, patrzymy, który kanał działa najlepiej, gdzie nam się opłaca, potem patrzymy, jakie to są koszty, bo może się to, bo jest kilka takich niuansów, o których trzeba pamiętać. Podam przykład. Jeden z moich takich klientów gdzieś tam trafił do mnie, magazyny miał w Krakowie, wysyłał miesięcznie 4000 wysyłek, no i miał tam w UPS-ie za paczkę do 30 kg 11,50 netto. No i wiesz, słuchaj, super firma zoptymalizowana, w zasadzie to mógłbym sam się od niej uczyć, tak, od nich uczyć, tak, ale znam jedną kwestię, wiem o tym, jak działają firmy kurierskie. Chodzi o to, że jeśli wysyłasz 4000 wysyłek, to nie dostaniesz takich samych cen, jak firma, która wysyła 20000 wysyłek. No tak. I wyobraźmy sobie, i teraz popatrz, taką rzecz, ja wiedząc to, wiedząc o tym, jak działa tam UPS, że nie wiem jak teraz, ale wcześniej można było podpiąć się jako subkonto do danej firmy, tak, skorzystać z magazynu, powiedzmy, fulfillmentowego jeszcze przy okazji. I teraz chodzi o to, że ta firma dostaje cenę, powiedzmy, 9,50, tobie sprzeda za 10,50, ty masz złotówkę oszczędności, oni mają na tym złotówkę, zarabiają i ty, popatrz, 4000 wysyłek wysyłasz, masz tego samego kuriera, masz to wszystko, a oszczędzasz, słuchaj, zostaje ci w kieszeni 4000 zł miesięcznie, 12 miesięcy, 48 tysięcy. Dziękuję. No dokładnie. Jeden taki news. Mógłbym tutaj przykładów takich podać wiele, ale nie wiem, czy mamy tyle czasu. Nie chciałbym tutaj przynudzać. Tutaj Mariusz pisze, że ciekawie. Napisz, Mariusz, czy mówię, chciałbyś wiedzieć więcej. Jak coś, to zapraszam też na mój kanał Piotr Motypal. Tam może nie aż tak przynudzam jak tutaj, bo może bardziej, ale komuś się spodoba, to zapraszam. Piotr, na co zwrócić uwagę, wchodząc na nowy rynek albo na nowy kanał sprzedaży? Tak z twojego doświadczenia. To też, wiesz co, to jest dosyć szeroka kwestia. Wiadomo, oczywiście powiem, że tutaj to zależy. Ja bym zaczął, powiem ci taką kwestię. Żyjemy już trochę na tym świecie, każdy z nas ma tam jakieś doświadczenie, ma jakieś tam czucie. Dobrze jest, jak się wchodzi na jakiś rynek, to przynajmniej albo, jeśli to jest zupełnie nowy rynek, to tak na hura bym tam nie wchodził, tylko najpierw bym tak spróbował zaistnieć na tym rynku jako klient, zobaczyć, jak tam wygląda, jakie są marże, potem moje doświadczenie biznesowe mi podpowie, czy mogę zrobić coś lepiej, bo kwestia jest taka, na wielu rynkach jest wiele usług, które już istnieją i teraz, żeby zaistnieć na nowym rynku, znaczy na tym samym rynku, to masz wybór, albo, znaczy najgorszą strategią to jest konkurencja cenowa, bo to jest cenodajstwo, tutaj Maciek Budko oczywiście ma tam swój rozdział w tym temacie, natomiast kwestia jest taka, żeby wygenerować sprzedaż, no to zawsze na rynku jest jakiś problem. Jeśli my znajdziemy rozwiązanie danego problemu i go odpowiednio gdzieś tam sprzedamy, to klient to kupi. To jest raz. Lub możemy konkurować jakością oferty. To za chwilę podam przykłady, że możemy coś zrobić lepiej, niekoniecznie taniej, ale dodatkowo mieć większą wartość, bo żeby pomysł biznesowy jakiś zadziałał, to wygląda to tak, że zawsze na rynku są jakieś zasoby, znaczy zawsze są jakieś zasoby pracy, pieniędzy, zawsze jest jakiś popyt, tak, czyli ktoś, kto chce kupić, ma jakąś potrzebę, a brakuje osoby, która, czy osoby, czy instytucji, czy firmy, która potrafi dostrzec te potrzeby, połączyć te zasoby i wprowadzić wartość na rynek w taki sposób, żeby, znaczy dostarczyć produkt na rynek, który będzie obrazować tą wartość dla klienta, tak, z tych wszystkich zasobów. I teraz właśnie jest taka kwestia, podam przykład tutaj chociażby hostingi czy jakieś inne kwestie, tak, ja w ostatnim czasie miałem okazję tutaj zmieniać chociażby hostingi, wcześniej używałem jakiegoś tam hostingu, bo fajnie wszystko działo, ale z czasem no jakość obsługi spadła, coraz częściej, coraz dłużej musiałem czekać 2-3 godziny na obsługę mojego zgłoszenia. W tym momencie przeniosłem się do firmy, gdzie płacę tylko za to, co wykorzystam transfer, obsługę mam dosłownie w kilkanaście minut i to rozwiązanie często problemów jakichś technicznych, w zasadzie to często sam coś zepsuję. Proszę chłopaków, żeby posprzątali. Tak to wygląda w praktyce. I dopóki to robią, to jestem zadowolony, a że jeszcze płacę mniej, dla mnie to jest okej. No i pomimo to, że firma jest nieznana, ale solidnie działa, bo też sprawdziłem ją na rynku międzynarodowym i okazuje się, że można zaistnieć na rynku. Także podsumowując,
Chodzi o to, że jeśli nie znasz tego rynku, to dobrze zacząć działać jako klient, zobaczyć, jakie są problemy, zastanowić się, czy można coś tam udoskonalić i zrobić to lepiej, w sensie, że dostarczy jakieś tam zasoby i no, żeby wygenerować generalnie zysk. Dobrze jest też, że tak powiem, skorzystać, jeśli mamy kogoś, kto działa na tym rynku, zapytać go o opinię. Lub no, jeśli ktoś już jest ekspertem, powiedzmy, ma jakąś wiedzę w danym rynku. Podam przykład tutaj, chociażby firma Samsung. Firma Samsung na całym świecie kojarzy się z tym, że ona sprzedaje dobrej jakości sprzęt, który jest, któremu, znaczy tej marce ludzie ufają. Chodzi tu o słowo zaufanie. Zgadza się? Można tak powiedzieć, że ludzie ufają, że będzie dobrej jakości sprzęt. Ciekawe jest to, może nie wiecie, firma na przykład Samsung na rynku azjatyckim ma firmę ubezpieczeniową, czyli wchodzi w nową branżę, ale bierze klientów, ludzi, którzy ufają branży Samsung i sprzedają ubezpieczenia. I masz gotowy sukces rynkowy. Dobry przykład? No myślę, że doskonały. Także tak to działa w skrócie, nie? Jeśli chcesz wejść na nowy rynek, jeśli masz klientów, którzy kupują na innym rynku, to wtedy wiesz, możesz po prostu zrobić switcha, odpalić nowy projekt i to jest dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu. No i myślę, że takie pytanie na sam koniec, na zasadzie takiego fuck up story. Jaki był twój najkosztowniejszy błąd i generalnie przed czym przestrzegłbyś osoby wchodzące na rynek globalny? Czyli żeby jakiego błędu nie popełniły? Powiem tak, to jest tak jak wspominałem, wiesz co, ja musiałem gdzieś odszukać ten taki druczek. W ogóle to było założenie firmy w Polsce, to był największy mój błąd i największy sukces jednocześnie, bo w ogóle chodzi o taką kwestię, że w ogóle stanie się przedsiębiorcą, kiedy odchodzi się z etatu, bo ja kilka lat pracowałem na etacie, to nie jest łatwa sprawa i no, mam ogromny szacunek dla tych, którzy potrafią się przeswitchować i podjąć takie ryzyko, bo jednak firma to jest duże ryzyko bankructwa, sprzedaży, niepowodzeń, tak? To jest pierwsza kwestia. To, że w ogóle rozpocząłem firmę. Teraz idąc dalej, gdybym wiedział to, co wiem teraz, to bym, jakby to powiedzieć, dużo od samego początku już wybierał taki model biznesowy, który będzie mógł z czasem działać na rynek globalny. Chodzi mi o taką kwestię, że dobrze jest już na samym początku, jeśli ktoś wchodzi albo ma okazję, jest teraz na takim etapie, że przekształca swój model biznesowy, to chodzi o to, żeby sobie zastanowić się, przejrzeć, co działa w Polsce i na rynku globalnym, nawet jak nie mamy, jeszcze nie znamy języka angielskiego, nawet jak coś tam, jak jeszcze nie wiemy, jak to wszystko działa, to chodzi o to, że fajnie by było sobie już przemyśleć, co można sprzedawać na rynku międzynarodowym, kiedy już będziemy gotowi, żeby wyjść na rynek międzynarodowy. To jest pierwsza kwestia, to jest taka właśnie kolejna kwestia. No podam tu przykład, czy to nawet chociażby mogę powiedzieć, że z Polski sporo się eksportuje mebli różnego typu, jachtów, nie wiem, czy wiecie, Polska jest jednym z największych na świecie, może nie tyle, że największych, ale na pewno znaczącym eksporterem luksusowych jachtów, luksusowych rzeczy. Ciekawostkę taką, nie wiem, czy wiecie, jest z Polski jedna taka firma, która sprzedaje bardzo dużo, znaczy produkuje w Polsce szachy, po prostu szachy kamienne, drewniane, te wszystkie opakowania takie po prostu, wiecie, unikalne i to eksportuje na cały świat za dobre pieniądze. Okay. Tak to działa. I kwestia jest taka, że dobrze właśnie sobie przemyśleć. Szachy można sprzedać na rynku polskim, rosyjskim, amerykańskim i chińskim. I to jest, i z czasem możemy działać na rynku polskim, ale potem jak chcemy działać na rynku, powiedzmy, nie wiem, rumuńskim, chińskim czy amerykańskim, nawet to wtedy wiemy, że możemy wziąć ten produkt i zacząć go sprzedawać. Tylko nie robiłbym tak, żebym robił eksport z Polski, bo to jest bezsensowne, drogie i po prostu nie ma sensu. Lepiej, jak już mamy taką wiedzę, to się zakłada firmę na lokalnym rynku, to jest dużo prostsze, tańsze. Bierzemy cały know-how, przenosimy na rynek, zatrudniamy lokalny, ogarniamy to lokalnie, bo często się to bardziej opłaci i mniejsze obciążenia i całą resztę i wtedy jest dużo łatwiej, tak, w sensie dopasowania strategii. Czyli podsumowując, tak jak wspominałem, jeden z największych moich błędów to jest to, że po prostu otworzyłem tylko firmę w Polsce i wtedy działałem na rynku polskim, ja nie myślałem o tym, żeby wyjść na rynek międzynarodowy, bo to też jest ważna kwestia, żeby działać też od razu z wiedzą taką, że są rozwiązania globalne, które możemy korzystać za ułamek ceny, nawet jak mieszkamy w Polsce czy w niezależnym miejscu na świecie, chociażby czy tutaj mówię od oprogramowania, po kwestie logistyki, po kwestie czy agencji marketingowych, czy jeszcze masę innych rzeczy. Naprawdę można sobie działać fajnie, tylko kwestia jest taka, żeby po prostu wiedzieć to wcześniej.
Czy na takie podsumowanie jesteś w stanie jakąś taką, nie wiem, szybką checklistę podać, co tak naprawdę zrobić, jeśli chcemy wyjść z produktem gdzieś na nowy rynek, na globalny rynek? Tak, no to wiesz co, ja bym powiedział, bym to podsumował tak krótko. Kwestia jest taka. Pierwsze, najłatwiej będzie na rynku międzynarodowym wszystkim tym osobom, które tak zajmują się jakimś tam rodzajem e-biznesu, nawet niech to będzie jakiś e-biznes po godzinach, jakieś drobne usługi, spokojnie można tutaj działać. Jeśli ktoś działa jako freelancer, czy nie wiem, zajmuje się stawianiem sklepów internetowych, jakieś designy, spokojnie może działać na rynku międzynarodowym. To ważne jest w stanie przynajmniej 2-3-krotnie wyższe stawki wygenerować. Oczywiście trzeba przygotować do tego dokumentację jeszcze. Jeśli ktoś jest marketerem, twórcą, spokojnie może działać na rynku międzynarodowym, może też korzystać tutaj z rozwiązań tego typu. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby działać w e-commerce, czyli chodzi tu o sklepy internetowe, marketplace typu chociażby Allegro, Amazon, czy tam jeszcze kilka innych, jak najbardziej może działać, to czy ewentualnie, jeśli ktoś już myśli po tym, żeby działać jako tam nomad cyfrowy, to już jak najbardziej. Ale teraz trzeba zrobić do tego plan. Ja bym powiedział tak, podsumowując, prosty plan, tym lepszy, tak? Czyli w zasadzie ja to tak określiłem, że to w zasadzie jest 7 takich prostych podpunktów czy etapów. Pierwsze co to, tak jak mówię, zacznij od dlaczego, czyli żeby najpierw wiedzieć, czy ty chcesz robić ten e-biznes. To jest pierwsza kwestia, bo może ktoś lepiej się czuje w biurze i lubi sobie jeździć wózkiem po hali, bo też kiedyś lubiłem sobie po nocy jeździć wózkiem po hali, jak miałem tam 20 lat i pracowałem w jednej firmie, ale dobra, już mamy to wybrane. Potem musimy sobie właśnie, druga kwestia, czyli wybieramy strategię działania, czyli jak, gdzie, kiedy, komu, jakie nasze są priorytety. Czy chcemy docelowo mieszkać w Polsce czy za granicą, potem teraz co zrobimy, czyli tak w skrócie jeszcze, typu, gdzie jesteśmy teraz, gdzie chcemy być, jakimi taktykami, strategiami dojdziemy tam, gdzie chcemy być, bo kwestia jest taka, musimy się zastanowić, musimy mieć strategię, jak firma nam upadnie, jak nam się rozwinie, czy ją sprzedamy, czy ona zbankrutuje. To jest właśnie ten drugi etap. Trzeci etap to jest też dopasowanie wszystkich narzędzi, bo inne narzędzia będą na rynek lokalny, a inne będą narzędzia na rynek międzynarodowy i to też, no mówię, to, czy to będzie software, czy hardware, czy no trzeba wiele tych rzeczy dopasować i w zależności jaki mamy budżet, czy jakie mamy zasoby i generalnie, znaczy zasoby fizyczne i zasoby ludzi, zasoby pieniędzy, zasoby czasu, bo to też są narzędzia i zasoby pewne, tak? To jest kolejna kwestia. Kolejna taka kwestia to jest to, żeby zrobić sobie plan działania. Plan działania, okej, można biznesplany przygotowywać na długie, powiedzmy na wiele kartek, najlepiej się sprawdza prosty plan na jednej kartce papieru, model Canvas albo Lean Canvas, dobrze się sprawdza, oczywiście jest to zarys, ale lepiej to mieć na kartce po prostu przed sobą, żeby wiedzieć, gdzie to jest, czyli wiemy, jaki rynek, jakie zasoby, do jakiego klienta celujemy, jaki mamy, powiedzmy tam, no powiedzmy, jakie są tam statystyki, wskaźniki, średnie ceny, przynajmniej oszacować to trzeba. I potem jak już wiemy tak, wiemy dlaczego, mamy strategię, mamy narzędzia, wiemy jakie narzędzia, no dobra, możemy mieć 1 000 000 zł, albo możemy mieć tylko 10 tysięcy złotych do wydania, więc robimy inny plan do tego. Jak już mamy plan do tego, no to potem trzeba to wykonać. Teraz pytanie, czy w zależności od tego, czy jeśli mamy wiedzę, to możemy wiele rzeczy samemu wykonać, a jeśli nie mamy wiedzy, a mamy zasoby finansowe, no to możemy wtedy wziąć do tego ludzi, żeby to przygotować, czy tam, nie wiem, reklama, czy sklepy internetowe, czy wziąć gotowe narzędzia. I to jest, czyli wdrożenie planu to jest 5. etap. 6. etap to jest generalnie usystematyzowanie tego wszystkiego i też weryfikacja strategii, bo jak już coś zrobili, tak, mieliśmy jakąś strategię, potem mieliśmy jakieś zasoby, mieliśmy plan, potem trzeba było ten plan wdrożyć i potem patrzymy, czy ten plan działa. Bo okej, założyliśmy sobie, że będziemy mieli w tym miesiącu 200 klientów, a mamy 20. Czyli pytanie, co nie działa? Trzeba to usystematyzować, zweryfikować. No i potem taką wisienką na torcie, czyli klim, jak to ładnie mówią, no to jest pewna geolokalizacja, bo od tego bym nie zaczynał, może nie do końca, chociaż oczywiście w opcji strategii trzeba to rozważyć, ale kwestia jest właśnie taka, że ja mam prostą zasadę i coś, co mnie motywuje, to, żeby iść tam, gdzie mniej moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. Gorąco polecam, sprawdza się od wielu lat. I teraz chodzi o taką rzecz, że jak ci biznes działa na rynku lokalnym, zarabiasz, powiedzmy, nie wiem,
2-3 tysiące dolarów, $5000 miesięcznie, nie wiem jaka tam skala. To chodzi o to, że może zawsze wcześniej ci się marzyło, żeby mieszkać w drugim końcu świata, tak jak mi, żeby mieć cały rok lato, i dlatego też warto pomyśleć o geolokalizacji. Co więcej, przez to, to też geolokalizacja wiąże się z tym, że możesz mieć firmę za granicą, możesz mieć konta za granicą, możesz mieszkać całkowicie poza Polską, możesz mieć rezydencję podatkową. To jest jako dodatkowa kwestia, bo to oczywiście nie jest dla wszystkich, zawsze tu trzeba porozmawiać z doradcą podatkowym, to jest ważna kwestia, to też o tym mówię, żeby sobie, mówię, w obecnych czasach Polska staje się doliną krzyżowo-skarbowo-podatkową, więc trzeba to oczywiście dopasować, mieć na uwadze, natomiast generalnie po latach, ja teraz patrzę na to, to ostatnie lata były najlepszymi latami mojego życia i co więcej, jak działasz w ten sposób, no to masę problemów odchodzi i nawet jak działasz jeszcze w e-biznesie, to nawet gdyby coś się nie udało, to koszty bankructwa są niskie, bo nie jesteś w stanie tutaj się zadłużyć, bo i tak musisz wszystko cashem finansować. Wiesz, zawsze potem jak ci firma upadnie, to zawsze zostaje ci jakaś baza adresowa, możesz to przenieść do innego biznesu. No jest wiele możliwości i tak podsumowując, 7 takich prostych podpunktów. Ja często o nich tutaj też wspominam, czy u siebie, czy u mnie tam na kanale wideo, czy też na moim blogu. Tyle, tak bym to uprościł maksymalnie. Oczywiście trzeba to dopasować, ale tak w skrócie, tak to wygląda. Super, dziękuję Ci Piotrze za pierwszą część naszej rozmowy. W tym momencie też dziękuję słuchaczom złapani w sieć. My sobie zaraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, natomiast zanim to zrobimy, ja wkleję Wam tutaj kilka bonusów od autorów Biblii Biznesu, ale zanim to zrobię, najpierw wkleję, Piotr, Twój link do strony projektu Biznes Ponad Granicami, gdzie no myślę, że nasi słuchacze, widzowie webinaru no będą w stanie się dowiedzieć więcej, posłuchać więcej, przyjść na webinar z Tobą. Jest tam masę ciekawych tekstów i masę nagrań, więc generalnie bardzo zachęcam do tego. W tym momencie pojawił się już link na czacie. No i teraz tak, dostaliśmy na pewno troszkę bonusów od autorów. Zachęcam wszystkich tutaj do wejścia. To są bonusy od autorów, współautorów Biblii e-Biznesu. To jest link, czyli biblia-biznesu.pl, łamane na bonusy. Można tam znaleźć naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Kolejną rzeczą, którą mamy dla Was, jak gdyby dla osób, które będą na dzisiejszym webinarze, to są domeny hosting, wykonanie strony na WordPress, domeny TVM Service. Gorąco zachęcam do tego. Chłopaki naprawdę mają i dobre ceny, bardzo fajną obsługę i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Tutaj macie link do tej promocji. Kolejną rzeczą oczywiście jest link jak gdyby rabatowy, kod rabatowy na Biblię Biznesu, czyli książkę, której współautorem jest i Piotr, i ja, i Marcin, który gdzieś tam sobie w tym momencie za kulisami siedzi. Także tutaj wklejam Wam link do tej książki, a tutaj macie kod rabatowy. Z tym kodem rabatowym on obniża cenę książki lub e-booka do 79 zł. Moim zdaniem 79 zł jak za taką książkę pełną naprawdę wiedzy jest bardzo, ale to bardzo warto. Mamy też tutaj możliwość kupienia książki w zestawie od naszego ojca redaktora Macieja Dudko. Tutaj wklejam link do jego projektu, do jego książek. No i przede wszystkim Maciej mówi, że szczególnie korzystny jest ten zestaw. Także tutaj też wklejam, zachęcam gorąco. I oczywiście wszyscy mają możliwość pobrać sobie fragment Biblii Biznesu. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda w środku, zastanowić się przed zakupem, to też gorąco do tego zachęcam. No i teraz przejdziemy sobie do sesji pytań i odpowiedzi. A, jeszcze tylko powiem, że te wszystkie promocje obowiązują tylko do końca webinaru, więc generalnie zachęcam bardzo do skorzystania. Myślę, że Piotr, zaczniemy od pytania Mariusza. Mariusz pisał, że trochę już o tym mówiliśmy, natomiast jak się zabrać za analizę zyskowności planowanego projektu? Generalnie temat finansów w e-commerce. O, dobra, więc jeśli chodzi o finanse, to powiem tak, zdecydowanie jest wiele więcej osób bardziej kompetentnych ode mnie. Ja staram się, wiesz, nie przekraczać, znaczy nie zarabiać za dużo, nie żartuję oczywiście.
Ale chodzi o taką kwestię. Pierwsze co, jak rozpoczynasz jakiś biznes, no to musisz sobie zrobić jakieś prognozy. I to zazwyczaj, no to masz jakieś tam, no wiesz, raz, że twój biznes ma koszty, dwa, masz jakieś prognozy, jakieś tam swoje zyskowności, no i teraz trzeba to sobie przeanalizować. Nie wiem, zakładasz, że będziesz to weryfikował co kwartał, bo jednak najprościej jest tak, bo co miesiąc to może być nie do końca miarodajne, ale myślę, że raz na kwartał, a potem docelowo w ciągu roku jak najbardziej. I teraz kwestia taka. Czyli masz jakieś tam założenia, potem sobie weryfikujesz, czy twoje założenia spotkały twoje prognozy, no i potem decydujesz, tak, jeśli coś działa, no to jest okej, jeśli to nie działa, no to w tym momencie, no to trzeba coś zmienić. I teraz pytanie, w zależności od tego, ja uważam, że zestawienie finansowe bardzo dużo może ci powiedzieć. W zależności od tego, jaką masz strukturę, czy to są produkty fizyczne, czy to są produkty gdzieś tam wirtualne, czy masz, jakie masz koszty stałe, jakie masz koszty zmienne, i na początku, żeby tutaj nie robić żadnego jakiś tam racket science, to zwykłe zestawienie w Excelu, gdzie masz swój jakiś tam bilans, jakiś arkusz, jakieś tam zestawienie, gdzie sobie liczysz, ile miałeś kosztów stałych, ile masz zmiennych, potem musisz też wiadomo sobie zobaczyć, jaką masz marżę brutto, no i trzeba się wtedy zastanowić, tak? Jeśli zarabiasz dużo, no to wtedy warto się zastanowić, jak zarabiać więcej. Jeśli miałeś, wiadomo, zarabiasz mało, no to się zastanowić trzeba albo jak zwiększamy sprzedaż, czy to było incydentalne, czy nie, i wtedy się trzeba zastanowić, gdzie tych kosztów było zbyt dużo, albo jak je obniżyć, albo jak je całkowicie obciąć, tak, bo no mówię, to jest dosyć gdzieś tam taka, no mówię, prosta sprawa, ale to trzeba zacząć od początku, czyli najprościej po prostu od Excela. Natomiast jeśli ktoś zajmuje się e-commerce, to mogę wam powiedzieć taką jedną prostą rzecz, najlepiej z doświadczenia, bo mogę mówić tutaj o abstrakcyjnych rzeczach, liczbach. Powiem wam, jakie były moje doświadczenia. Mojego pierwszego bankructwa, to ja to opowiadałem w 2008 roku, to było, to opowiadałem często już na materiałach wideo i też w poprzednich chyba rozdziałach książki Biblia Biznesu też o tym wspominałem, kiedy gdzieś tam na Allegro, ok, masz wystawione od kilku do kilku tysięcy, znaczy masz tam aukcji plus kilka tysięcy zamówień, to są średnie wartości, znaczy średnie zamówienie to kilkanaście złotych bardziej, masz tam jakoś marże 20 parę procent, no i nagle jednego dnia coś się dzieje, że no twój biznes staje, czyli cały twój kanał jest wycięty, po prostu akurat tak się dziwnie złożyło, że jeden klient, że tak powiem, kupił, no źle został obsłużony na dziale, powiedzmy tutaj zwrotów, no i stwierdził, że zrobi nam numer, że wykupił tam za kilkadziesiąt tysięcy złotych produktów, no i jednego dnia wystawił od razu około tam 200 komentarzy i Allegro nas od razu zamknęło, cały kanał sprzedaży został odcięty na ponad 2 tygodnie, a koszty ci zostają. I w tym momencie no musisz działać szybko. Ja pamiętam, że miałem 2 dni, to były najgorsze moje 2 dni i wtedy wróciłem tak do zestawienia finansowego. No oczywiście jednego dnia zwalniasz wszystkich, no i wtedy wiesz, że twoja firma pada, tak naprawdę zostajesz z towarem bez przychodu i dlatego trzeba to sobie wszystko zaplanować. Ale to było bardzo dobre, bo ten kryzys nauczył mnie jednej takiej rzeczy, mianowicie to, że wtedy zaczynasz patrzeć w zestawienie, zaczynasz wycinać do kości to, co nie działa, po drugie zaczynasz weryfikować tych klientów, na których najwięcej zarabiasz, najwięcej produktów, znaczy tych produktów, gdzie zarabiasz najwięcej również, i dzięki temu jesteś w stanie sobie wiedzieć tak, co możesz wyciąć, czego nie możesz wyciąć, to trzeba wszystko przeanalizować. I to było tak naprawdę dla mnie zbawienie, właśnie taki kryzys, z tego powodu, że wtedy zmieniłem całkowicie strategię. Mianowicie, wcześniej miesięcznie miałem 7 tysięcy, powiedzmy tam między 4 a 7 tysięcy zamówień, jakichś tam małych, a potem stwierdziłem, bo wiadomo, nie mogłem już korzystać z Allegro, ale potrzebowałem, wiadomo, wygenerować przychody. Więc zacząłem się zastanawiać, jaki klient może kupować bez Allegro, jakiego klienta możemy, że tak powiem, zaprosić do zakupów poza Allegro przez sklep internetowy. No i wtedy zaczęliśmy szukać klientów, którzy powiedzmy, mogą ponawiać zamówienie za średnią wysoką stawkę. I to się okazało, że to były akurat serwisy GSM i części tam, no serwisy GSM, które mogły kupować jednorazowo od 500 do kilku tysięcy złotych. I wtedy zamiast 7 tysięcy klientów
7 tysięcy zamówień, to mogę mieć 200 zamówień, ale jak masz średnio zamówienie, nie wiem, 1000 zł powiedzmy, to masz 200 tysięcy i do obsługi 200 zamówień, to ci jedna osoba obsłuży, albo dwie, a nie 7. No i tak. Wtedy właśnie o tym mówię, że jeśli się pojawi taki kryzys, to dobrze sobie przeanalizować, co możemy wyciąć, gdzie więcej zarabiamy, czas zmienić strategię i jeszcze dopasować kilka innych kwestii. I zestawienie finansowe to jest w ogóle taka podstawa. Raz na kwartał sobie to warto zrobić i przy okazji też warto przygotować sobie jakąś strategię awaryjną na ciężkie czasy. Piotr, wspominałeś o zdalnym magazynie, o fulfillmencie. Na co zwrócić uwagę w przypadku, nie wiem, czy tego magazynu, czy fulfillmentu? Z magazynami jest trochę skomplikowana sprawa. Ty jako jeden z pierwszych korzystałeś z takich usług. Tak, to korzystałem z takiej firmy LDP, Dropas Wrocławia, masę tam, Linker jest ostatnio jakiś taki popularny, ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Pierwsze co, to warto porozmawiać, to jest tak, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy korzystają z tego typu rozwiązań, bo czasami wchodzi nowa firma, która jest często tańsza, ale nie mają wyrobionych procedur i potem będzie problem, bo ta firma będzie się uczyć na nas, a my tego nie chcemy, bo to zbyt kosztowne. I lepiej porozmawiać z klientami, którzy już korzystają z tego typu rozwiązań, po prostu popytać o opinię. Kolejna kwestia, wszystko będzie też zależeć, jaki magazyn wybieramy, czy to będzie rynek międzynarodowy, czy lokalny. Dlaczego? Bo niektóre firmy działają, że tak powiem, są już rozwinięte na rynku międzynarodowym, mają wypracowane stawki już dużo lepsze z kurierami między takimi zagranicznymi, po prostu to wszystko dużo lepiej działa, tak? I masz lepsze stawki, lepsza dostarczalność, no wiele, no teraz w ostatnim czasie, no myślę, wiele firm to udoskonaliły, ale zacząłbym od opinii. Myślę, że to jest bardzo podobnie, tak jak z hotelami, czy z wieloma innymi tutaj, powiedzmy, takimi usługami, co jest ważne. Zmiany magazynu, no nie robi się co tydzień, tak, czy co dzień i to jest proces, no dobra, mogę wam powiedzieć, że ja miałem 2,5 tysiąca indeksów przy GSM-ach od jakichś tam głośniczków, po procesory, po jakieś taśmy, to udało się to zrobić w 3 dni dosłownie. Okay. W zasadzie najgorsze było to, że powiem taką rzecz, że źle był wcześniej magazyn przygotowany, bo to nie miał kodów paskowych, były różnice w stanach magazynowych, bo samo przeniesienie do magazynu, jeśli jest to uporządkowane, no to w ciągu paru godzin można spokojnie zrobić, no dobra, jednego dnia roboczego, no dobra, dwóch max, tak? Mhm. Bo wtedy firma automatycznie, wiesz, masz kody, wszystko nadawane, automatycznie jest to wszystko, robi się awizo, wiadomo ile tego towaru będzie, czy to będzie tona, dwie, trzy, czy ile ludzi do tego trzeba zatrudnić, można to zrobić na godzinę. Ważne jest też to, żeby firma dawała opcję taką, że tak powiem, podejścia elastycznego, bo czasem będziemy tak mieli, że niektóre firmy działają tylko sezonowo, że wysyłamy tylko w okresie świątecznym, że może mieć 5 kontenerów towaru, a w wakacje zerowego zamówienia. I wtedy warto się dogadać z taką firmą, mówimy, słuchajcie, grudzień od 15 listopada do 30 grudnia potrzebuje 50 metrów sześciennych magazynu i to będzie dla mnie, to będzie, nie wiem, dwa kontenery powiedzmy, tak? I za tyle cię szczarżują, razy stawkę, razy dzienną stawkę, powiedzmy, bo to w zależności od tego, jaki magazyn cię szczarżuje, ale masz wtedy elastyczność, tak? Że ile masz towaru na magazynie, tyle płacisz za logistykę, wysyłkę, płacisz tylko, masz koszty zmienne od ilości wysyłek. Jest jeszcze wiele takich niuansów, ale co ciekawego, moje takie doświadczenia, im prostsza umowa, tym lepsza, czyli umowa na dwie strony plus dwa załączniki, znaczy załącznik jeden z cenami, załącznik jeden, powiedzmy tam jakiś, nie wiem, ogólnie jakieś tam, no procedury mogą być inne, ale umowa ma być bardzo prosta i generalnie najważniejsze to są opinie. Mogę mówić na ten temat jeszcze z 2 godziny odnośnie magazynów, ale nie mam dzisiaj tyle czasu. Piotr, to ja mam jeszcze takie pytanie, w zasadzie zapisałem sobie, jak dobrze delegować, natomiast bardziej chciałbym ciebie zapytać, jak gdyby koordynujesz sobie te wszystkie osoby, które z tobą współpracują. Kiedyś pamiętam, że polecałeś takie narzędzie na przykład do sprawdzania czasu, który dany pracownik poświęcił na pracę, to był chyba Time Doctor. Tak. Dobrze pamiętam? Tak. Jak to u ciebie teraz wygląda? Dobrze, że o to pytasz. Powiem ci moje doświadczenie z ostatnich 3 lat, co mi się sprawdziło. Generalnie, wiesz co, w tym momencie pracuje u mnie, mam tak, 2 asystentki plus montażysta, plus tam jakiś copywriter, plus jeden gość, taki tam jakiś w sensie IT, WordPressy, takie pierdoły.
I to, wiesz co, korzystam z Bitrixa, Bitrix 24, świetnie mi się to sprawdziło, świetne, proste narzędzie, używam tego 3 lata, nie wiem, jak ja mogłem tego bez tego używać. Narzędzie to jest, najlepsze jest to, że to jest narzędzie, tam było bezpłatne wcześniej, co prawda, tylko w wysyłanych mailach jest tam stopka Bitrix, że wysłano z Bitrix 24, tam niektóre rzeczy nie działają, ale z tego używam. Z asystentką nie rozmawiałem głosowo z 2 miesiące. Okej. Tylko tak naprawdę nawet dzisiaj mi pisała, mam przygotowaną procedurę, zadania się gdzieś tam same odpalają, mój montażysta tam od wideo, wygląda to tak, że ja w tygodniu mam do zrobienia jedną rzecz, nagranie jednego gdzieś wideo, nawet go nie obradzam, wrzucam go do katalogu, zaznaczam tylko, że zadanie jest, że nagrałem wideo i tam potem obserwowani widzą, że jest ten, to we wtorek jest robione to, w środę jest robione to, w czwartek jest robione to, w piątek jest akurat dziś jest publikacja na kolejny gdzieś tam tydzień. Ja tego nie dotykam w ogóle i na tym się gdzieś tam skupiłem. Time Doctor jest bardzo dobry, jeśli mamy pracowników takich typowo na godziny, czyli Filipińczyków musimy wykonać godzinowe stawki, bo to ci rozlicza ludzi po prostu... Mhm. Bo ciężko tam rozliczyć na tych południowców, to powiem wprost. W Polsce powiem w ten sposób, ja tam nie lubię tak kontrolować ludzi, jakoś mam takie zaufanie, że mnie interesuje zrobiona robota. Czy ktoś zrobi dany ten, ja wiem ile mogę za to zapłacić, jeśli to jest ok, to jest ok, jeśli nie, to idźmy swoją drogą. I nie lubię się tam wiesz, czy ktoś to zrobi wieczorem, czy tam, mnie interesuje zrobione zadanie, mam, nie wiem, 8 filmów do zmontowania w miesiącu, taka stała za taki film i pasuje, jeśli tak, to ok, jak nie, to wiesz, nie? I dzięki temu to mi się bardzo sprawdza, przy okazji najlepsze jest to właśnie to, że Bitrix jest przynajmniej chyba w kilkunastu językach, czyli ten sam panel jest w kilkunastu językach, działa na telefonach, na wszystkim, plus integruje, co jest dla mnie ważne, lubię jak jest coś integrowane przez jakieś tam zapiery, w sensie wiesz, programy automatyzujące. Mhm. Ostatnio coś tam muszę do nich napisać znowu, bo widzę, że coś zepsuli jakoś integrację, ale ogólnie działają, tak w skrócie. No i myślę, że chyba ostatnie pytanie, bez jakiego narzędzia nie mógłbyś żyć na tą chwilę? Wiesz co? Jakbyś miał wybrać jedno. Jedno, ale takie chodzi o fizyczne, czy jakieś tam, nie no, wiesz? Chodzi o narzędzie takie, które ci usprawnia jakby twój biznes w internecie. No to ci podpowiem taką rzecz. Ja jestem tak przygotowany, że dzisiaj za 15 minut wychodzę i nigdy nie wracam, nawet nie biorę kart kredytowych, niczego po prostu nie biorę. Dlaczego? Bo resztę wszystkie mam w chmurze. I powiem ci taką rzecz, bardzo by mi było trudno żyć chyba bez, powiedziałbym tak, na pewno byłoby to CRM, ale zastanawiam się jeszcze, czy przypadkiem nie One Password, bo tam mam tak, karty płatnicze, bankowe, wszystkie konta, wszystko po prostu tam zrobione i nawet żeby nie miałbym tego, znaczy ogólnie Bitrixa tego wszystkiego, to tam mam tak naprawdę archiwa wszystkiego tego, co tam sobie wrzuciłem, chociaż nie, powiem ci to wszystko pieprzyć. Lista mailingowa. Okej, okay, czyli po prostu gdzieś tam w jakimś programie lista mailingowa. W Excelu. Okej, okay, wychodzisz, nie wracasz, ale zostajesz. Relacje z bazą klientów, tyle. Reszta nie ma znaczenia, bo zawsze możesz wszystko odbudować. A relacje buduje się trochę, zajmuje to czasu. Tak bym powiedział. Bo narzędzia, słuchaj, jak masz Excel, to masz darmowy Excel, możesz zrobić sobie CRM, tak? Sklep możesz wziąć w WordPressa, cokolwiek. A pozyskanie ruchu klient, wiesz, to trwa. To po prostu trwa. Jak masz bazę, to jednego dnia jesteś w stanie wysłać maila z jakiegoś dowolnego systemu mailingowego, jest tam tylko twoje imię, nazwisko i wiesz, że sprzedaż się pojawi. Tyle. No myślę, że to jest fajne takie podsumowanie. Czy to będzie z narzędzia MailChimp, czy będzie GetResponse, czy cokolwiek, to nie ma znaczenia dla klienta, ale jeśli, mówię w sensie relacja gdzieś tam z bazą klientów i myślę, że lista adresowa to jest coś, co widzę, że przez ostatnie 20 lat, znaczy nie 20 to może nie, ale kilkanaście lat ratuje mi tyłek od lat i tego nie jest w stanie ci nikt, nawet zabrać nie jest w stanie, bo nawet dobra, mogę ci dać moją listę i ty no, coś tam sobie zrobisz, ale to i tak nie będziesz mieć takich, że tak powiem, wyników jak u mnie. I, no, rozumiesz. No, to ty masz relację, dokładnie, ty sobie to wypracowałeś. Tak bym to powiedział, myślę, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Piotrze, dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Po tajsku, jeśli dobrze pamiętam, kap kun kap, tak? Tak, kap kun kap, tak, dokładnie. Także dziękuję ci bardzo. Naszym widzom też bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. No i generalnie zachęcam was do kolejnych webinarów. Z tego co pamiętam, kolejny webinar będziemy mieli już za 2 tygodnie. Będziemy informować o wszystkim kanałami biblijnymi oraz kanałami mailingowymi. Dziękujemy serdecznie.
Ja jeszcze mam jedną tylko rzecz. Mówię, jak się komuś podobało, to też zapraszam do podzielenia się tym wywiadem. Możecie gdzieś udostępnić, zostawcie też lajka czy subskrybujcie. Tutaj na pewno podcast Łapani w sieć, bo warto o tym wspomnieć. Mi było bardzo miło dzisiaj tutaj z wami być. No Łukasz mnie dzisiaj zadał mi trochę takich pytań, starałem się tutaj przekazać jak najwięcej wartościowej wiedzy. Jak wyszło, dajcie znać. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, co tam u mnie, wystarczy wpisać sobie w Google moje imię, nazwisko Piotr Motyl. Na pewno znajdziecie czy na mojego bloga, czy projekt Biznes Ponad Granicami, czy jeszcze na kilka innych materiałów. Także dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do usłyszenia.